Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, radca prawny. Proszę Państwa, kolejne zwycięstwo klientów Szołajski Legal Group, tym razem z bankiem MBank S.A. 24 lipca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu zawartą w lutym 2001 roku z Brebank S.A., który jest poprzednikiem prawnym MBank S.A. Sąd unieważniając umowę, zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 94 tysiące złotych z odsetkami liczącymi, liczonymi od 13 czerwca 2020 roku. Proszę Państwa, Sąd Okręgowy badał umowę kredytu i stwierdził, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone. Stwierdził, że całe ryzyko walutowe zostało przerzucone na Frankowiczów. Umowa po wykreśleniu klauzul abuzywnych nie mogła być dalej utrzymana. Dlatego została unieważniona. Proszę Państwa, jak przebiegał proces? Złożyliśmy pozew 11 grudnia 2020 roku. Odpowiedź na pozew bank przygotował 4 sierpnia 2021 roku. Proszę Państwa. Rozprawa odbyła się tylko jedna, 24 lipca 2023 roku. Nasi klienci zostali na tej rozprawie przesłuchani jako frankowiczej strona e, powodowa w tym postępowaniu i sąd zamknął rozprawę i po zamknięciu ogłosił wyrok. Sąd w sprawie o sygnaturze 28C 4086 na 21 unieważnił umowę kredytu zawartą przez Brebank, aktualnie Mbank S.A., Zasądził dokładnie 94 413,27 zł. 27 groszy wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd stwierdził, że koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego zostaną ustalone przez referendarza w odrębnym postanowieniu. I co ciekawe, w tej sprawie sąd. Nie przeprowadził dowodu z przesłuchania świadków. Również w tej sprawie sąd nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego. Co ciekawe, pełnomocnik banku cofnął wniosek o biegłego sądowego tuż przed zamknięciem rozprawy. Proszę Państwa, umowy M-Banku, czyli wcześniej Brebanku USA, mają klauzule niedozwolone. Ryzyko zostało przerzucone na klientów. Co trzeba zrobić? Trzeba unieważnić te umowy kredytu. Dlatego zachęcam Państwa do działania. Nie ma na co czekać. FrankowiczuDziała.pl. Dziękuję i do usłyszenia.